Coś na mnie czeka już? Ty już wiedziałaś, że ja idę? Tak, kochanie? Dzień dobry. Chodź szybciutko, dajemy kotkowi jedzonko. Podrap ładnie. Tak, ty jesteś taka mądra. Brawo, kochana. Brawo. Już robimy, już. Czekaj, tak. Tu bierzemy, tak. Dzień dobry, kto tu przychodzi do mnie? Tu do mnie się chodzi. Dzień dobelek. No i co? Tutaj w tej kuwetce czyściutko, nic się nie wydarzyło. A w tamtej, zdaje się, jest regularna toaleta. I właśnie kotek tam się załatwia. No jak my to wszystko, jak ja to rozwiążę? Tam sobie zrobiły toaletę, no. No nic, trzeba to wykorzystać, prawda, kochanie? Głodno, chcę mleczka, moje maleństwo. Kto tam się gotuje? Koteczki, wstawać. Przyszła ciotka. Tutaj to maleństwo robi chyba kubkę. Ale taką dorosłą już? Ludzie, po czym ta kupa ma być dorosła? Już ci daję, kochanie, bo się zajmujemy. Dobra, robimy. Albo czekaj, może ustawimy tutaj, bo ciotki tak lubią wszystko. Te filmy. Czekaj, tu nie może być, a tu? Jak to będzie? Coś tam będzie chyba widać, nie? O! Okej, okay, to chodź. Wiesz co, zrobimy dzisiaj tak, kochanie, że tutaj otworzymy ci czegoś, bo ci jest oczywiście zimno i wstrętnie, ale... Damy ci skarbie tutaj. Będziesz uczyła dzieciaczki jeść. Co ty na to? Chodź. Chodź, koteńku, damy ci tu. Chodź. Będziesz uczyła, pokazywała dzieciom, jak się je inną karmę niż mleczko. Proszę, proszę, jakie dobre. A w tym czasie damy dzieciaczkom. Dzień dobry. Dwa śpiochy wstawać. Chodźcie, śpioszki, tu macie. No, mleczko będzie. Proszę bardzo. No, próbować. Próbować mleczko. Tu, tu, tu. I tu, tu, tu. Popatrz, popatrz, pij. I ty też. Pij, pij mleczko. Nie, łapką. I mleczko. Zobacz. Albo zobacz tu, mamusia je. No widzisz? Ale super. Piją. Czekajcie, gdzie jest ten telefon, bo tego nie widać teraz. A tutaj. No proszę, te nasze dwie malizny najlepiej sobie radzą. To tak jest zazwyczaj. A te wypieszczone smoki wcale nie są zainteresowane. Caluteńko. Kto to tam się tak zatacza jeszcze? Ojejku. Co to za taka pierdoła? A tu kto do mnie przyszedł? Dzień dobry, kochanie. Ale zobacz, zwróć uwagę, patrz, że mamusia tutaj je. Może ciebie to zainteresuje. Czas już, żebyście też zaczęły jeść. Kto tam się tak szkrabie nieporadnie? Czy to jest nasza piszczałeczka? Wstawać jeszcze tam, śpiochu. Hello. A co to za kotłowanina? Elka, Elusia, wstawać. Patrzcie, mamusia teraz zabrała się za mięsko, za mleczko. Popatrz, Eluniu, może byś też trochę wypiła. Ty malutka, zobacz tu. Tam wychodzi, wychodzi spod mamy. Spod mamusi ukochanej, zastępczej.
Sroczka nasza, o proszę, tutaj zainteresowanie. Puszeczko. Mamusia jest po prostu szalona na to mleko. Szalona. No, chodź sroczko, chodź. Kto jest zainteresowany mięskiem? Dzień dobry. Dzień dobry, kochanie. Popatrz tu, Maś, no. Nie pa... O, ludzie. Przecież to jest tak urocze dziecko. Adoptowane dziecko. Kto tam się tak tutaj bawi? A to jest taki nieporadny jeszcze. Przecież ty już jesteś taka duża. No dobra, słuchajcie, troszkę was jednak mimo wszystko podokarmiam normalnie. Będę miała takie czyste sumienie, że jesteście najedzone. Okej, jest już 6 minut. No dobra, co się stało? Okej? Dobrze, poczekaj, położę tu, może tu się ostatnio nawet nieźle nagrało. I takie scenki z tego poziomu też są fajne. A ja będę dokarmiać towarzystwo. Wezmę swoją szmatkę. A jeszcze jedna rzecz. Kto się tam tak pięknie szkrabie? Kto się tam tak szkrabie? Czekajcie, ciotka sobie też kawkę przyniosła, wiecie, bo po prostu jakoś dzisiaj nic mi nie idzie tak jak trzeba. O, chodźcie. No dzień dobry. Cześć, kochanie. Cześć, sroczko moja. Chcesz mleczka? Już. Już, powiedz ciotka, dawaj mleczko zamiast tutaj gadać do mnie i się przymilać. Te smoczki są oczywiście już nieodpowiednie dla nich, bo one są do drugiego tygodnia życia, a to są już smoczki takie, które mają około 3 tygodnie. No ale tak jakoś się ustaliło, jest mi wygodnie, one nie są tego, tylko piją po prostu to, co ja im tam strzyknę, połykają. A jest to chyba wygodne. Co tu z tymi twoimi oczkami? Nie, no piękne się. Nic się nie dzieje, tak? Pokaż, kochanie. Pięknie, pięknie. Cudownie. Ale ślicznie. A co tam się wyprawia? Kto tam taki jest? Wychodzić z pudła. Dzieciaki. Kawka. Kaweczka. Trzeba się najeść. Piękna moja malutka. Co z ciebie wyrośnie, piękności? Chcesz już iść? Losie. Możesz iść. A czekaj, bo przecież ja was w ogóle zapomniałam, że was się waży. O rany. No tak. Waga, waga. Oki, oki. Czekajcie, dodamy tę wagę tutaj na chwileczkę, bo to wszystko już jest dużo tego wszystkiego. Dobra. Tu będę zapisywać. Jak pięknie. No dobra, no to czekajcie. Przygotuję sobie mleczko. Mam już, to jeszcze trochę nabiorę. No i na przykład to dziecko. Dzień dobry, dziecko. Kto ty jesteś? Kochanie. Czekaj. Wow, 420, 418. Jakieś takie duże dziecko. To ty jesteś Leluś, pokaż. No oczywiście, że Leluś.
Nie przytyłeś za dużo. Co to ma być? Tylko 2 gramy? Proszę. Może troszkę dojesz, co, Lelusiu? Może troszeczkę doje kotek? Czekajcie, bo tutaj... O! Ja chyba troszkę przerwę ten film, bo potem takiego długiego to ja nie opublikuję po prostu. Ostatnio mam duże problemy, żeby takie filmy dłuższe wpuszczać. Na Facebooku naszym. Na Facebooku. Może nazwiemy kiedyś tak kotki. Jeden się będzie nazywał Facebooku, drugi YouTubek, trzeci Instagramek. Tak? Jeszcze tam różne są portale, ale ciotka już jest starej daty i się już nie zna na innych, wiesz? Już podjadłeś? Zawsze to jedna szczykaweczka. Fajne kocisko z ciebie. O, popatrz. Kto tam siedzi w miejsce? No ładnie. Dobra, jest 11 minut. W tym razie robimy przerwę, ciach.